Storybox przedstawia Anna Falana Jafra Za dziesięć dni koniec świata Czyta Donata Cieślik Dzień pierwszy Janek Szczecina nie lubił chodzić do kościoła. Cuchnęło tam kadzidłem, co ból głowy wywoływał, a gdy proboszcz gadał na kazaniu, to nieraz przysnąć Jankowi się zdarzyło. Nie żałował potem wcale, bo i tak niewiele z przemowy mógł wyrozumieć, aż wpadł na pomysł, co by msze święte spędzać przed kościołem, bo na zewnątrz tak nie trąci i bardziej idzie się skupić. Do podjęcia tej decyzji bez wątpienia przyczynił się stary dąb rosnący nieopodal parafii. Wysoki, że kościelna wieża ginęła wśród jego liści. Rozłożysty, nie było więc obawy, że z niego się spadnie. Matka powiedziała kiedyś Jankowi. To drzewo oglądało wiele wojen i dobrze, że mówić nie potrafi. Bo gdyby go czasem wzięło na wspominki, trzeba by zrok za grzechy przodków leżeć krzyżem w kościele. Jankowi również nie przeszkadzało, że dąb jest niemy. Bo zwierzęta przecież też mówić nie umieją, a dogadać się z nimi idzie bez problemu. Tak więc każdej niedzieli. Jeszcze przed Mszą Świętą wspinał się na grube konary, rozkładał na nich twarzą w kierunku słońca i modlił się szczerze do Pana Boga z nadzieją, że wysłucha jego próśb, z wiarą, że przebaczy grzechy, ze szczerą miłością i do niego i do Starego Dębu również. Miał również nieodparte wrażenie, że leżakuje w chmurach niczym w wygodnej pościeli. Janek Szczecina. Grzechów wielu nie miał, podobnie zresztą pragnień. Dobrze mu było tak, jak było i nierzadko nie mógł się nadziwić, co sprawia, że ludzie tacy smętni jacyś po tym świecie chodzą. Dawno już jednak pogodził się z tym, że za dużo spraw nie rozumie, choćby nie wiadomo, jak się starał. Wcale więc tym faktem się nie zadręczał i przyjmował do wiadomości tylko to, co w zasięgu jego umysłu było. Mieszkańcy cielętnik skłonność mieli do gadania i nieraz mówili między sobą o Janku Szczecinie, że chłopaczyna jest z niego jak na swój wiek zbyt herlawy. Wysoki, kościsty. Ręce i nogi zdawały się przyczepione do szczupłego ponadmiarę ciała, niczym źle zawiązane sznurówki do półbutów. A gdy szedł, obijały się od jego wychudzonego korpusu bez ładu i składu. Czasem starał się ręce opasać wokół siebie, żeby mu pewno tak nie przeszkadzały przy spacerach, bo zwykł spacerować bardzo dużo, pałętając się po wsi w sobie tylko znanym celu. Twarz Jankowa też zdrowiem nie świeciła. Cera blodziuchna, jakby słońce nie chciało jej wcale muskać promieniami. Oczy i włosy trudno było posądzić o jakikolwiek konkretny kolor, ni to siwe, ni brązowe, tylko płowa jakieś. Wyblakłe. Janek nie dbał zanadto o fryzurę i nie strzegł włosów regularnie. Golił się zaś, od kilku już lat, jaki taki zarost miał na policzkach, przy wielkiej okazji. Siły w nim nijak nie szło dostrzec, to też do pomocy przy żniwach czy przy zwierzynie rzadko był dopuszczany. Pewno nie dałby rady za pługiem dwóch porządnych kroków zrobić a co mniejszy snopek siana przygniótłby go niechybnie, mawiali między sobą mieszkańcy Cielętnik, wsi, której próżno by szukać nawet na najbardziej szczegółowych mapach. Otoczona lasami Cielętniki łączyła ze światem szosa, kończąca się, nie wiedzieć dlaczego, zaraz przy pierwszym domu. Przez pola, wprost z lasów, dochodziło także kilka krętych duktów. Nimi na skróty można by powędrować w świat, lecz nie za daleko, na targi do pobliskich osad oferować zebrane plony czy do gminy pozałatwiać konieczne sprawunki urzędowe. Nieczęsto też cielętniki odwiedzali przyjezdni, bo i nie było żadnego powodu, dla którego obcy miałby zawitać do tej zastygłej jak obelisk wioski. Ceglane, czerwone niczym krew domy, w cielętnikach takich było najwięcej, traciły kolor tylko zimą. Gdy śnieg otulał je wysoko, po sam dach, że trudno było do chałupy się dostać czy z izby przez okno powyglądać. Stały jeden przy drugim w dość zwartych szeregach po obu stronach głównej cielętnickiej drogi, także czerwonej, bo ceglanym tłuczniem usypanej. Za ostatnimi domami na północy wsi szumiał spokojnie brzozowy zagajnik, do którego po drewno chodzono, gdy czasu było szkoda na dalszą wyprawę do lasu. Wjeżdżając do wsi, miało się wrażenie, że gościniec, niczym arteria w żywym organizmie, przechodzi przez całą wieś, odżywia każdy zdrowy zakamarek i tętni karminowo. W cielętniki z rzadka jednak puls życia wstępował. Ponad linią lasów, od strony południowej, górował nad wsią szczyt łąkowego pagórka, gdzie porą letnią wyprowadzono trzodę, a zimą dzieciarnia zjeżdżała na sankach. Od atrakcja, która nikogo nic nie kosztowała. W większości mieszkańcy od pokoleń w pocie czoła siali, orali, doili, bili kaczki, kury czy gęsi, żyli tu i umierali, nie zważając na pęd świata, nie pomni targających nim trosk i rozterek. Każde obejście okolone drewnianym płotem miało przy bramie zbitą z desek ławkę, na której wiosną, latem do pierwszych chłodniejszych jesiennych wieczorów, przesiadywali najstarsi, wspierając siwe głowy na niedbale wystruganych laskach. Starcy przeważnie drzemali wyprostowani, jakby siedzenie na ławce z zamkniętymi oczyma pozwalało obserwować cielętnicki świat. Staruszki zaś odwiedzały sąsiadki, zasiadały na nieoheblowanych deskach, które z biegiem lat po intensywnym użytkowaniu, Samoistnie się wypolerowały tutajszymi portkami, sukienkami czy grubymi spódnicami, i wygodnie się umościwszy, plotkowały, wspominały dawne dobre czasy albo trzęsącymi się mimowolnie ustami odmawiały różańce zwykle w towarzystwie wygrzewających się u ich stóp szaroburych, chudych psin, umęczonych nic nierobieniem, wpatrzonych w dal i z nadzieją wyczekujących odmiany nudnej doli. Nie było nawet na kogo zaszczekać. Złodziei do pogonienia w cielętnikach od dawien dawna nie uświadczysz, bo każdy gospodarz sam swojego doglądał i jedynie o własnym dobytku przed zaśnięciem rozmyślał. W centrum wsi, dokładnie po środku, znajdował się na planie kwadratu postawiony sklepik, dawniej gminnej spółdzielni. Kiedyś pomalowany, dziś łuszczącą się na potęgę rubinową farbą dzielętnickim domu handlowym, tak miejscowi nazywali ów sklepik, mieściło się najwyżej czterech klientów. Oszklona z jednej strony lada, błyszcząca jeszcze gdzie niegdzie aluminiowymi rurkami, tworzącymi na wysokości męskich kolan półkę do oparcia torby na zakupy, stała naprzeciwko drzwi wejściowych. Na niej waga z elektrycznym wyświetlaczem i kasa, samodrukująca paragony, nikomu do niczego niepotrzebne nawet w piecu tylko się tliły, ognia żadnego nie dając. Specjalnej ekspozycji towarów nie było, bo i takiej potrzeby nie widziano, każdy bowiem wiedział, po co do spółdzielni przyszedł, na pewno nie po to, żeby cokolwiek oglądać. Od lat ten sam sklepowy, mężczyzna dobrze po pięćdziesiątce, przypominający przedwojennego bankiera, gładko zaczesany do tyłu, nienagannie ogolony, w okrągłych okularach, które z rzadka zdejmował dla przetarcia zmęczonych liczeniem oczu, większość towaru trzymał na zapleczu, a dla tutejszych pijaczków był litościwy. Odstępował im zimne piwo na zeszed. Do handlu w cielętnikach głównie sprowadzał to, czego nie sposób w gospodarstwie samodzielnie wytworzyć: ocet, sól, cukier i oleje, a także alkohole wszelkiej maści oraz papierosy. Od święta pojawiały się gazety, a przed Bożym Narodzeniem obowiązkowo dużo różnych czekolad, większe ilości pomarańczy i cytryn. Sprzedawał też pieczywo produkowane po sąsiedzku w malutkiej piekarni, w której miejscowi na potrzeby własne wypiekali również ciasta, co je w domach sami przygotowali. W witryna sklepu, dokąd najstarsi sięgali pamięcią, zaklejona dyktą i dawno nieaktualnymi ogłoszeniami, wychodziła na wyłożony płaskimi kamieniami plac odpustowy duży okrągły dobry do wyprawiania wiejskich imprez lecz z rzadka wyprawianych po drugiej stronie szosy naprzeciwko sklepu i piekarni wzbijała się pod niebiosa wieża cielętnickiego kościoła z tyłu graniczącego z plebanią kościół do wszystkich świętych modlił się o remont Pieniędzy jednak żadnych na ten cel nie było widać. Sołtys cztery lata temu zaczął pertraktować z gminą, do dzisiaj skończyć nie mógł, a grosz nawet jeden nie zasilił parafialnej skarbonki. Zdatków od mieszkańców też nijak się nie dało aż tyle uzbierać, chociaż proboszcz powtarzał przy każdej okazji, że potrzeba na nowy dach, bo na łeb się leje, na nowe ławki, bo stare przegniłe. Klęczniki zjedzone przez korniki, a rzeźbie pana Jezusa z sercem w dłoniach odpadła już prawie cała szpachla. Ludzie we wsi umierać chcieli rzadko, nowych mieszkańców chrzciło się jeszcze rzadziej. Wiadomo, z pustego i Salomon nie naleje. Tak więc gdy padało, padało równo w kościele, a gdy słońce grzało, na sumę kapelusze i chustki przywdziewano w obawie przed niechybnym udarem. Na tym wieś się kończyła. Chociaż trzeba dodać, że tuż przy lesie, z dala więc od okrągłego placu, 200 albo 300 lat temu założono cmentarz. Wiek trudno określić, bo jeszcze do niedawna nikt murowanych grobów nie stawiał. Otoczony wysokim kamiennym murem, gdzie niegdzie uzupełniony ceglanymi plombami, gotowy był przyjąć do siebie każdego, komu żywot już zbrzydł lub odwrotnie. Kto życiu przestał być miłym. Teraz Janek Szczecina biegł jak szalony prosto przed siebie, w stronę czerwonej drogi. Biegł przez łąkę, a gdy ta się skończyła, przeciął wąską, piaszczystą ścieżkę i wpadł na wyczekujące już z utęsknieniem żniw pszeniczne pole. Mimo że do złudzenia przypominało leśny gąszcz, pokonał je do połowy na jednym wdechu, nie zważając na szkody, jakie przy tym czynił. Wypuścił powietrze, dopiero dostrzegłszy na horyzoncie zarys starego, spróchniałego młyna. Znak, że zbliżał się do wsi. Młyn od dawna już ziaren nie miał. Technika poczyniła bowiem wielki postęp i teraz chleb i mąkę kupowano w cielętnickim domu handlowym. W ogóle czasy się zmieniły, odkąd kalendarze liczyć zaczęły kolejne stulecie od śmierci Chrystusa Pana. Młyn stał jednak nadal i próchniał. Nie mogodząc się ze smutnym losem, całkiem poddając się wyrokom czasu. Janek przystanął, pochylił się i oparł ręce o kolana. Oddychał ciężko. Po chwili podniósł głowę i już miał ponownie poderwać się do biegu, ale wtedy przyszło mu na myśl pytanie: a z jakiej właściwie przyczyny tak pędzi? Opadł ciężko na broniące się przed unicestwieniem kłosy i z całych sił próbował się skoncentrować. Później nie był pewien, czy siedział długo, czy krótko, ale z czasem dostrzegł, że słońce nie przygląda mu się już z lewej, lecz z prawej strony. Nie przejął się tym jednak i nadal rozmyślał intensywnie. Sprawa nie była prosta. Naraz, niespodziewanie, odpowiedź sama weszła mu na usta: Małgorzata. Musi znaleźć Małgorzatę. Przecież ona tak się wystraszyła, jakby diabła samego spotkała. Janek nigdy nie widział, żeby ktoś czegoś tak bardzo się zląkł, choć sam nie bał się ani przez chwilę podczas dzisiejszej, niecodziennej przygody, ale Małgorzata trwoga owładnęła wielka, bo nagle rzuciła się biegiem w stronę wsi i tyle ją widział. Najnowsze pługi, kombajny i inne traktory, które podziwiał Janek, nie były tak prędkie, jak dziś ona. Na domiar złego krów nie zegnała z pastwiska, nawet kołków nie zdążyła im popuścić. W każdym razie musiał ją odszukać, bo możliwe, że z tego rozgorączkowania się przewróciła. A kto ją ze złamaną ręką czy nogą wytropi w tej gęstwinie? No i te biedne krowy na pastwisku zostały, bez wody, niewydojone wcale. Nie było czasu do stracenia. Poderwał się i wyposażony w nowe siły ruszył pędem w kierunku wyznaczanym przez stary młyn. Młody Szczecina lubił krowy, w ogóle gustował we wszelkiej zwierzynie, ale odkąd umarł ojciec i pozostali sami z matką, nie trzymało się już u nich dużej trzody. Bo kobieta sama wielkiej gospodarki przecież nie obrobi, a na siłę syna jedynego też nie miała co liczyć. Zostało więc kilka kur, kaczek, no i czasem, jeśli akurat pomór się nie trafił, trochę królików. Gdyby króliki nie były takie chorowite, to rzadziej w garczkach dno by się oglądało. Mawiała często Jankowa Matka, we wsi zwana Elżunią, choć w metryce czarno na białym miała wpisane róża. Dawno już temu, z jej tylko wiadomych, skrywanych głęboko powodów, zwróciła się do mieszkańców cielętnik z prośbą, żeby wołali do niej innym niż nadane przez rodzicieli imieniem. Janek nigdy nie dociekał przyczyn tego stanu rzeczy, przekonany, że i tak nie da rady poukładać ich sobie w głowie. Elżunia również na ten temat milczała jak zaklęta. Elżunia. Drobna, o łagodnym wyrazie twarzy i głębokich oczach, nosiła się zawsze na czarno. Ludzie dociec nie potrafili, czy to dlatego, że z żałoby po małżonku wyjść nie może, czy też żałoby z powodu ułomności syna stale na nowo przeżywa. Na tle jej posępnego odzienia odznaczały się długie, proste i jasne włosy które dla wygody zwykła wiązać w wysoki kok. Wyglądała na więcej wiosen niż nie miała, ale nie dbała o to. Za mężczyznami się nie rozglądała, bo była pewna, że nikt za małżonkę już jej nie weźmie. Raz, że wdową była biedną. Dwa, że żywot z ukochanym dzieckiem po dziś dzień dzieliła. Dzieckiem, o którym wiedzieć na pewno, że nigdy nie będzie mu dane dorosnąć. Wbrew temu, co mawiała Elżunia, Janek nawet bardziej się cieszył, gdy królików nie mieli, bo kiedy były, to nigdy nie wiedział, czy jeśli rano przyjdzie je nakarmić, to na wieczór będzie do czego wracać. Raz akurat sam poszedł oprzątnąć w komórce i znalazł wszystkie martwe. Potem siedział przy nich długo, siedział i myślał, aż przyszła po niego matka i zaprowadziła do domu. Była już wtedy późna noc ale usnąć za nic w świecie nie potrafił. Janek Szczecina, poza wszelkiej maści gadziną, upodobał sobie również Małgorzatę, kobietę wprawdzie od niego starszą o ładnych 15 lat, ale bliższą jego sercu niż którykolwiek rówieśnik. Pewnego wieczoru, dawno temu, gdy ledwo od Ziemi odrósł i sam po wsi zaczął sobie urządzać wędrówki, przyłączył się do niej. Akurat szła krowę zganiać z górującego nad cielętnikami pagórka z każdej strony porośniętego łąkami. Prowadziła z niego do wsi polna droga, latem ukryta wśród falujących na wietrze łanów zbóż, zimą naga, oblodzona i niebezpieczna. Tą samą dziś Janek z Małgorzatą udali się na codzienny spacer, z którego nie dane im było już wespół powrócić. Małgorzata. Osoba z pozoru niedostępna i poważna, uśmiechająca się z rzadka i tylko dla odwzajemnienia życzliwości innych, duszę miała na wskroś przesiąkniętą dobrymi intencjami i współczuciem wobec ludzkiej krzywdy. Nie przegoniła więc Janka tamtego wieczoru, gdy nieśmiało zaproponował, że chętnie pomoże przy popuszczaniu kołków i pojeniu bydła. Czym sam był wielce zaskoczony, bo przyzwyczaić się zdążył do bezceremonialnego odprawiania go przez pozostałych mieszkańców cielętnik. Jeszcze dziwniejsze i jeszcze bardziej niezrozumiałe było dla Janka to, że Małgorzata ochoczo poczęła słuchać snutych przez niego z żarliwością godną większej sprawy opowiadań, którymi dzielił się z każdym, kto gotów był poświęcić mu chwilę uwagi. A wyobraźnie miał Janek Szczecina wielgachną. Niczym wytrawny pieśniarz snuł barwne gawędy, Rzekomo przekazywane mu przez rośliny i zwierzęta. Z pasją mówił o ich smutnej doli, o ludzkiej dla nich pogardzie, ale też o radości ich życia. Opowiadał, jakież konie są rade, odkąd zwolniono je z przykrego obowiązku orania. Jakież świnie katusze cierpią stłoczone w chlewach, zwłaszcza gdy przychodzi im się oprosić. Że kury nie lubią, gdy są przez gospodarze obmacywane dla sprawdzenia, czy znosić będą jaja, bo pozbawia je to godności i każe walczyć z naturą. Niektóre jankowe historyjki bawiły Małgorzate, inne smuciły wielce, ale słuchała zawsze z powagą i często później w domu jeszcze o nich rozmyślała. Do gospodarskiej trzody odnosić się dzięki nim zaczęła z jeszcze większym miłosierdziem. Nie wiedziała wprawdzie, czy zwierzęta i rośliny rzeczywiście posiadają darmowe, bo dotąd ich słów nigdy nie dane jej było zasłyszeć. Ale nie wykluczała, że to raczej kwestia daru słuchania, w który ona akurat nie została przez Pana Boga wyposażona. Skromna, odziana zawsze jak przystało na kobietę zamężną i w kwiecie wieku, Małgorzata na co dzień przywdziewała zazwyczaj bladobrązowy serdak, zbyt obszerne spodnie, drewniane chodaki – lub bardzo już zniszczałe zielone kalosze na głowie wiązała bez względu na pogodę siwą zmechaconą chustę co tym którzy jej nie znali pozwalało brać za kogoś z wiejskiej biedy nie zaś najbogatszego w okolicy rolnika nie dbała jednak o te opinie podobnie o makijaż i inne frywolności zastrzeżone według niej dla dam miejskich pracowała dużo nie oszczędzając się przy tym wcale. Poza naganianiem i zganianiem krów nie bała się robót w polu, oprzątania świń i wywózki gnoju. Harowała ciężko, bo uważała, że praca jest sednem żywota. Kiedy w życiu braknie dzieci, nic więcej człowiekowi nie pozostaje, jak tylko pracować i się modlić. A Małgorzata dzieci nie miała, lecz Boga za to winić nie śmiała, i czasem nawet wdzięczna była, że nikogo nie obdarzył takim ojcem, jakim był jej ślubny wybranek. Bo żeby ojcem być, to przede wszystkim serce trzeba mieć i umieć kochać. Mężczyzna, za którego wyszła, tego właśnie nie miał i nie potrafił. Dziwaczna zażyłość łącząca Janka i Małgorzatę była we wsi powszechnie znana i nikogo już nie dziwiła. Chociaż z początku, gdy chodzili razem zganiać krowy, przyglądano im się z ukosa. Jankowi to różnicy nie robiło, bo życie miał całe, żeby przywyknąć do takiego gapienia, ale cieszył się bardzo, gdy pomiarkował, że Małgorzacie też to niczego złego nie robi. Słyszał wprawdzie, że jest żoną Bambra, tak nazywano Zbycha Szymale, i krów nie musiałaby sama naganiać i zganiać, gdyby tylko chciała. Stara kapucynowa powiedziała mu kiedyś, że pewno Małgorzata z krowami chodzi, żeby na dziedziczkę nie wyjść. Ale Janek za nic w świecie nie mógł pojąć, o co kapucynowej chodziło. Tak czy inaczej, każdego wieczoru przyłączał się do Małgorzaty i szli razem drogą od wsi na szczyt pagórka, gdzie pasły się zwierzęta, potem z pagórka z powrotem do wsi, już z krowami pędzonymi przodem. On bez ustanku coś opowiadał. Ona w milczeniu wpatrywała się w dziwnej zadumie w horyzont. Od czasu do czasu uśmiechała się, po trosze pobłażliwie, po trosze szczęśliwie. Ludzie we wsi gadali, że to od hormonów, które aż gotować się musiały teraz, kiedy 35 lat jej wybiło, a łono nadal trawiła pustka. Z małżonka zbycha szymali, taki bamber wielki był ale widocznie wielki tylko z gospodarki. Mówili, bo żonę miał od trzynastu już lat, a dzieci ani widu, ani słychu. Kto inwentarz wielki po nim przejmie? Nieraz się zastanawiano. Tyle trzody, tyle maszyn, tyle pól, tyloch na wszystkiego. Małgorzacie z Jankiem czas dobrze się spędzało. Trajkotano we wsi przy każdej okazji, bo sobie przy tym wyobrażała, jak to by było syna pierworodnego na świat wydać. I niechby już był nawet ten sen taki jak Janek Szczecina, bo w tym wieku matka dobrego dziecka nie urodzi, ale żeby był, bo bez dzieci to niczym bez księdza w kościele. Żadne życie, gadano ni to z troską, ni to ze złośliwością. Janek słyszał te opowieści kilka razy. Zawsze zapominał jednak wypytać Małgorzatę, ile w nich prawdy. Pewnego letniego dnia, kiedy szli o zmierzchu na pagórek i jak zwykle mijali siedzącą na ławce przed domem starą kapucynową, która jak zwykle im się przyglądała z niekrytym zainteresowaniem, lecz do wtedy nic nigdy do nich nie zagadała, tamtego letniego dnia rzekła: Do męża idź! Niech ci dzieciaka zrobi, bo tego pokraki ci Elżuńka za żadne pieniądze nie odstąpi. Ojca miał, jakiego miał, ale matka kocha go za dwoje. Głupia kobicina, oddać by go przecież za darmo mogła. W mieście są różne domy dla takich, słyszałam o tym. Nawet reklamę, żem raz widziała. Ho ho, jeszcze i państwo by jej do opieki dokładało. Małgorzata zamarła, a Janek zaraz za nią. Zbychu Szymala, czy był wielki czy niewielki pod innymi niż gospodarka względami, z uwagi na posiadane hektary, szacunkiem cieszył się we wsi większym niż proboszcz i sołtys razem wzięci. Nigdy by mówiąc jemu samemu, ani jego żonie, prosto w oczy złego słowa nie powiedział. Kapucynowa najwyraźniej teraz zapomniała, może ze starości. O tej niepisanej zasadzie. Niech kapucynowa do domu się zbiera, bo komary tną, że jej! odkrzyknęła Małgorzata, gdy nieco odtajała. A no, prawda, święta, no, no, odparła kapucynowa. Wtedy właśnie Jankowi się wspomniało, o co od dawna już chciał zapytać Małgorzata. Gdy więc tylko oddalili się trochę od kapucynowego domu, zwrócił się do Małgorzaty. Bo właśnie, dzieci to ty nie chcesz mieć? Z moim mężem nie chcę. Wówczas Janek uznał sprawę za wyjaśnioną i nie zwracał już uwagi, co we wsi na temat niedoszłego macierzyństwa Małgorzaty mówiono. Liczyły się dla niego tylko ich spacery. Tyle przygód podczas nich już przeżyli. A to krowa zaczęła się cielić akurat tuż pod pagórkiem, i trzeba było poród odebrać, bo jakie inne wyjście? Ciągnęli z małgorzatą cielaka, ciągnęli i ciągnęli, a on jak na złość nie wychodził. W ogóle mu najwyraźniej do tego świata się nie spieszyło. Małgorzata powiedziała, że wcale mu się nie dziwi, ale nie dawali za wygraną i w końcu, już daleko po zmroku, wyczerpana krasula z wyraźną ulgą lizała sierść cielakowi i próbowała na wymianę naprowadzić. Pomóc musieli krowie, ale wystarczyło, żeby Cielek raz skosztował co to mleko matki i już za nic nie chciał cyca puścić. Ostatecznie skończyło się tak oto, że nad ranem dopiero do wsi z Małgorzatą wrócili. Bóg jeden wie, ile plotek wśród cielętnickiej ferajny wtedy wywołali. Janek nie mógł wyrozumieć, dlaczego nikt nie chciał dać wiary, skoro z Cielakiem do wsi wrócili. A że poród się przedłużał, to nie była przecież ich wina. Zgodnie więc ze swoją zasadą, że kiedy nie był w stanie czegoś sobie wytłumaczyć, przestawał tym zanadto się zamartwiać. Postąpił i tym razem identycznie. Małgorzata ludzką paplaniną też nie zamierzała się przejmować, mimo to twarz owinęła sobie siwą chustką szczelnie, że tylko oczy było znać, i nie chciała zdjąć przez dobrych kilka tygodni, i na nic się zdały jankowe tłumaczenia, że nie musi wcale bez ustanku ust zakrywać, żeby z ludźmi nie rozmawiać. Bo on, Janek, w odpowiedzi na zaczepki bliższych i dalszych sąsiadów się uśmiecha. A że ludzie nie wiedzą, jak reagować na uśmiech, pokornie odstępują od dalszych prób wszczęcia dyskusji. Innym razem przez las dla odmiany zamiast między polami poszli, no i się zgubili. Ale tylko na chwilę, bo po mchu prędko zmiarkowali drogę. Strachu się jednak niemało najedli. Bo ściemniać się już zaczynało, a i wilki było słychać. Małgorzata się bała, lecz Janek miał przedziwne wrażenie, że obawia się nie lasu nocną porą, ale licha znacznie gorszego, jeszcze bardziej mrocznego i niebezpiecznego. Dziękować Bogu do wsi ostatecznie powrócili przed zmierzchem. Jeszcze kiedy indziej jeża na środku drogi spotkali, tylko że jakiś taki był chorawy, a że jesień już wtedy zachodziła. Janek wziął go do domu, aby wydobrzał. I Jerz mieszkał z nim i z Alżunią I święta Boskiego Narodzenia przeżył, i Nowy Rok, i Trzech króli. W końcu na tyle ozdrowiał, że tupał po podłogowych deskach jak żołnierz na defiladzie i koło kuchni się układał dla zyskania ciepłoty. Wczesną wiosną Janek z Małgorzatą odnieśli go dokładnie w to samo miejsce, w którym kilka miesięcy wcześniej o mało co nie zamarzł półprzytomny. Bardzo Janek płakał, a i Małgorzata też płakała, ale co było robić? Każdemu życie miłe takie, do jakiego Bóg go stworzył. Inne mało jest warte. Tak, przygód mieli dużo, ale czegoś takiego jak dziś nie mogli się spodziewać. Gdyby ktoś jemu, Jankowi Szczecinie, jeszcze młodym rankiem zapowiedział, że tego samego dnia ujrzy pana Boga, za nic w świecie by mu nie uwierzył. I choćby ten ktoś przysięgał na nie wiadomo, co, gdyby się zaklinał i proponował niemałą nagrodę, on by się nie założył. Nie ma głupich, powiedziałby temu komuś. Nie wierzę ci, nie dam się nabrać. Ha, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. I mów, co tam ci ślina, tylko na język przyniesie, ale nie uwierzę, i kropka. Tak właśnie powiedziałby z całym przekonaniem Janek Szczecina. No i przegrałby z Kretesem. W chwili bowiem, gdy dzisiejszego wieczoru wyszli z Małgorzatą na pagórek, niebo nad nimi zwolna zmieniło barwę. Zdawać by się mogło, że okrywa się siwą mgłą, ale mgła przecież na pola wychodzi, a nie niebiosa zastępuje. Pierwsze zmiany dostrzegł Janek. Bo małgorzata wpatrywała się w łąkę w poszukiwaniu bodlancech kołków. Czym prędzej podbiegł do towarzyszki i palcem wymachiwać zaczął w stronę niebieskiego sklepienia, bo słowa żadnego nie był w stanie z siebie dobyć. Gdy małgorzata skierowała wzrok w kierunku wskazywanym przez Janka, z jej gardła wyrwał się krótki okrzyk przerażenia. Mimowolnie cofnęła się o kilka kroków, ale przed tym niesamowitym zjawiskiem. Nie było przecież ucieczki. Szara niczym dym papierosowy mętność w mgnieniu oka nabierała przedziwnych kształtów, których ani Jankowi, ani Małgorzacie nie dane było wcześniej oglądać. Nie byli w stanie do niczego ich przyrównać, z niczym znanym utożsamić. Stali więc jak wryci, z szeroko otwartymi oczami i ustami, niezdolni ani do stawiania oporu, ani do szukania ocalenia. Wreszcie, siwe opary nabrały boskiego oblicza, świat wokół na kilka chwil utracił wszelkie znaczenie. Pomimo, że nigdy wcześniej ani Janek, ani Małgorzata nie widzieli Boga i że nie zdążył on jeszcze przemówić do nich słowem, nie mieli żadnych wątpliwości, że właśnie są świadkami objawienia. Są bowiem takie sprawy, które człowiek wyczuwa instynktownie i do których zrozumienia żadna wiedza tego świata nie jest potrzebna. Tak, Bóg najprawdziwszy postać swą im dziś łaskawie ukazał. Bóg, do którego modły w kościołach świętych ludzie co dzień wznoszą. Bóg, który dobrych nagradza, a złych karze. Bóg, którego miłosierdzie świat przepełnia i który ziemskim padołem niepodzielnie rządzi. Bóg we własnej osobie. Jankowi zdążyło jedynie przemknąć przez myśl, że Bóg wygląda zupełnie inaczej niż sobie wyobrażał. Dotychczas był głęboko przeświadczony, że najwyższy jest sympatycznym starcem z długą brodą i że zawsze nosi się na biało. Mylił się, ale czy mógł za to się winić? W końcu nie na co dzień ludziom dana jest oglądać wizerunek ich stwórcy. Do Janka dotarło, co się dzieje wokół. Ale wcale nie czuł strachu, lecz dojmujące pragnienie, żeby się odezwać. Chciał wypytać Przenajświętszego o tyle rzeczy, tyle kwestii ciążyło mu na sercu. W chwili, gdy już otwierał usta, żeby zadać pierwsze lepsze z nasuwającego się miliona pytań, ponownie zamarł w bezruchu, bo nieoczekiwanie został uprzedzony. Głos Boga był spokojny i melodyjny, niczym najmilsza dla ucha muzyka. Tą muzyką wypowiedział kilka słów, składających się na straszną przepowiednię. Mieszkańcy cielętnik umrzeć mieli za dziesięć dni. Dziesięć dni dzielić ich miało od śmierci. Dziesięć dni, ani mniej, ani więcej. Dziesięć. Bóg nie odezwał się już ponownie i nie objaśnił powodów swej decyzji. Jego kształty się rozmyły.